Cześć, tutaj załoga WM ASG specjalnie dla Was z 22 targów MSPO Kielce. Czym było spowodowane tak długa obsuwa, można by powiedzieć kolokwialnie, z prezentacją finalnej wersji MSBS-a? Znaczy, ja wiem, czy to jest długa obsuwa, przede wszystkim czym spowodowane jest. Sam proces decyzyjny i sam proces, że tak powiem, tworzenia tej broni nie jest, że tak powiem, krótki. To jest broń, która jest zupełnie inna w stosunku do rozwiązań, które są stosowane na świecie. Jeżeli się spojrzy na rozwiązania już istniejące, no to mamy tylko i wyłącznie systemy modularne w obszarze na przykład karabinków klasycznych bądź w obszarze karabinków bullpupa. Natomiast jeżeli spojrzymy na naszego MSBS-a, mówimy o systemie, który zawiera te dwa w jednym. W związku z czym sam proces twórczy musi być zdecydowanie dłuższy. Może nie musi być, ale choćby ze względu na logikę patrząc, jest zdecydowanie dłuższy. No inną sprawą to jest też sprawa związana z finansowaniem tego typu projektów i po prostu ich realizacją. Wiadomo, że my jesteśmy firmą, która po prostu musi zarabiać swoje pieniążki, prawda? I tylko ich część może przeznaczać na rozwój i tworzenie nowych konstrukcji. I takich pieniążków przeznaczamy dosyć sporo, ale jednak wymaga to wsparcia finansowego także państwa. W związku z czym pozyskiwanie tych środków choćby też wymaga troszeczkę innego podejścia. No i w tym momencie proces twórczy trwa. I też trzeba patrzeć na to, ze względu na komplikacje systemu, wymaga to szerokiej kooperacji, nie tylko bazując na zespole konstrukcyjnym naszym radomskim, ale bazując także na innych zespołach, choćby takich, jakim jest zespół VAT-u, który ściśle z nami skooperuje. I biorąc pod uwagę to, że jest to broń kompletnie nowa, o kompletnie nowych parametrach, musimy mieć cały czas interakcję z naszym bezpośrednim przyszłym odbiorcą, czyli wojskiem. W związku z tym każda konstrukcja, która się tworzy na nowo, musi zostać przebadana. Jest to proces dosyć długotrwały. Ktoś, kto nie ma z nim do czynienia, może się wydawać, że jest to proces prosty, że to jest tylko wytworzenie. Zwłaszcza jeżeli patrzymy na wiadomości medialne, że na przykład firma X ze Stanów Zjednoczonych tworzy rozwiązanie w przeciągu pół roku. Owszem, to rozwiązanie zostało ujawnione w przeciągu pół roku, ale nikt nie mówi o tym, jak trwał długo proces dojścia do danego finalnego rozwiązania i odważenia się do pokazania go na szerokim medium. Natomiast nasz proces twórczy, jak pan spojrzy, od samego początku był w zasadzie jawny. Brzydkie kaczątko, które powstało jakieś, bo ja wiem, około 5 czy 6 lat temu zostało od razu ujawnione i w miarę rozwoju tych konstrukcji my cały czas tymi informacjami dzielimy się ze społeczeństwem, a tylko dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że chcemy pokazać, jak ten proces trwa, jaki jest długi, a dodatkowo, że robimy to w dużej mierze z pieniędzy publicznych. Powiem szczerze, jestem zadowolony z takiej odpowiedzi. Wielu osobom teraz pewnie zrobi się głupio słuchając tego, no bo osoby nie będące w temacie, jak wygląda wojsko, no faktycznie mogą mieć różne domniemanie na ten temat. Zatem, jakby nie patrzeć, od jakiegoś czasu mamy pełną, już gotową, można by tak powiedzieć, już prawie, że finalną wersję, czy już finalna? Znaczy, nigdy nie można powiedzieć, że taka wersja jest finalna, bo powiedzenie, że coś jest wersją finalną i zakończoną, oznacza jej śmierć. Każdy wyrób, który jest tworzony, jeżeli jest w danym momencie wersją finalną, on zaczyna żyć. A jeżeli żyje, zaczyna się rozwijać. Mamy informacje zwrotne od naszych klientów, co jest dobre, co jest złe. Bo dla jednego użytkownika w danych warunkach użytkowania ta broń jest doskonała. Natomiast w momencie, kiedy ona trafia w inne warunki, bądź w ręce na przykład żołnierza jednostki specjalnej, bądź w ręce piechocińca, każdy z nich ma inną specyfikę pracy, w związku z czym wymaga to pewnych modyfikacji i udogodnień. W związku z czym tworzone są kolejne moduły i tym samym ta tablica, która w tej chwili jest za nami, stanowi nasze tło, na razie jest tablicą skromną. Choćby w zakresie kolb mamy pokazane 2 kolby, ale w przyszłości nagle się okaże, że tych kolb będzie 10. Jeżeli mówimy o lufach, mamy w tej chwili pokazanych kilka wariantów luf, ale w przyszłości tych luf będzie znacznie więcej. Choćby nie jest uzupełnione na tej tablicy o jedną lufę, którą mamy tutaj przed naszym wzrokiem, czyli kaliber 7,62x39. I wtedy ta broń żyje. Także nie ma czegoś takiego, przynajmniej w naszym pojęciu, jak finalna konstrukcja. Jeżeli tworzymy... Czy jest to już wersja, którą jesteście z czystym sumieniem sprowadzić na rynek? Zdecydowanie tak. Znaczy, karabinek podstawowy w wersji tej kolbowej jest w tej chwili wersją, którą możemy spokojnie dać w ręce użytkowników, żeby ją pozyskali, strzelali, dzielnie, że tak powiem, prezentowali się w różnych rejonach walk i w różnych terenach. Aczkolwiek no, nie życzę nikomu wyjść po prostu do walki, ale jeżeli trzeba, na pewno tą bronią nie możemy się powstydzić. Spełnia najwyższe normy w tej chwili jakościowe w zakresie użytkowania tych warunkach od arktycznych mrozów
poprzez temperatury skrajnie odwrotne, czyli temperatury pustynne. Ta broń doskonale sprawdza się w śniegach, jak i również w piasku, jak i błocie. Już nie mówiąc o soli morskiej. Także to rozwiązanie naprawdę w tej chwili, można powiedzieć, jest dedykowane, liczymy dedykowane dla wszystkich użytkowników. Przy czym liczymy tylko w tej chwili na oddźwięk z drugiej strony, czyli przede wszystkim zamówienia, bo my z naszej strony my mamy tylko deklarację gotowości do wytwarzania broni. Natomiast ta deklaracja, żeby mogła zostać spełniona, musi nastąpić drugi czynnik, jakim jest zamówienie ze strony odbiorcy. Tutaj pokrótce, żeby nie rozwijać tematu, czy Fabryka Radom jest teraz w stanie podjąć się każdego kontraktu, czy może wziąć udział w każdym kontrakcie o jakikolwiek karabinek na świecie? Nie mogę powiedzieć. Znaczy, wszystko jest uzależnione od tego, jak są stworzone warunki przetargu. My uczestniczymy w wielu przetargach i patrzymy nie tylko na te przetargi nasze krajowe, ale i zagraniczne. Zresztą to jest bardzo dobra lekcja dla nas, bo w tym momencie, jeżeli patrzymy na warunki przetargów zagranicznych, wiemy, co należy w naszej broni usprawnić i jak ją zmodyfikować, tak żeby się dostosować do tych warunków. W wielu wypadkach przystępujemy do tych przetargów. Na razie nasze skutki działań tych są ograniczone. W niektórych momentach po prostu z przyczyn formalnych jesteśmy odrzucani albo po prostu następuje preferencja zakupów u lokalnych po prostu wytwórców, co jest rzeczą normalną. Zwłaszcza jeżeli nasz wyrób, jakim jest MSBS, nie jest jeszcze wprowadzony do wojska. To w tym momencie ta obawa do wprowadzenia nowego wyrobu dla użytkowania innych armii jest tym większa. W związku z czym uczestniczymy w tych przetargach. Można powiedzieć, że w dużej mierze, w 90% spełniamy wymagania tych przetargów. Natomiast zawsze decyzja należy do końcowego użytkownika. Przy czym, jeżeli nasz końcowy użytkownik by tą broń posiadał, myślę, że nasze szanse wzrosłyby o kolejne 50%. Rozumiem. Czyli mamy już informację odnośnie wersji klasycznej, możemy tak powiedzieć. Bezkolbowa jeszcze jest rozwijana, tak? Cały czas. Wersja bezkolbowa naszego karabinku to jest element programu RAWA. Ten program cały czas trwa. Ma spowodować powstanie pełnej rodziny. Przez to, że jest to konstrukcja nieco inna, wymagająca przeniesienia napędów z przodu na tył, jest bardziej skomplikowana, musimy w związku z czym ją nieco dłużej przebadać, ale te wersje, które tu widzimy, są w pełni funkcjonalne, strzelają, aczkolwiek jeszcze nie są w pełni doskonałe, dlatego też chcemy jeszcze zachować je przez jakiś czas u nas w fabryce, potestować. Tak jest, idziemy jakość, zdecydowanie. Bardzo się cieszę. Dobra, jeszcze są dwa pytania gnąco łamiące, które bym chciał zadać i wszyscy by chcieli znać odpowiedź. Co z wersją sportową? Wersja sportowa była już raz choćby prezentowana na targach SHOT Show. Nie na targach tutaj w naszych klasycznych kraju, ale na targach Stanach Zjednoczonych. Pokazaliśmy naszą możliwość i chęć po prostu do oferowania takiego wyrobu. I jesteśmy na to gotowi. Natomiast to jest wszystko zdeterminowane także warunkami dostawy sprzętu do wojska. Jeżeli wojsko dokona zakupu po prostu tej broni, my będziemy mieli możliwość rozłożenia pełnej linii produkcyjnej i tym samym zmniejszenia kosztu wytwarzania broni także na rynek cywilny. No i wtedy nam się otworzy ta możliwość. Przy czym no, rynek cywilny akurat w oparciu o naszych krajowych odbiorców niestety jest zbyt mizerny, żebyśmy mogli po prostu powiedzieć na tym, że na 100% go jesteśmy w stanie wykonać wyrób pod jego zapotrzebowanie. Owszem, jednostkowe sztuki bylibyśmy w stanie wykonać, natomiast byłyby one stosunkowo drogie. Dlatego też po prostu chcemy wejść na rynek nie tylko po prostu z jakością, ale także z odpowiednią ceną spełniającą oczekiwania naszego klienta. Padło takie zdanie kluczowe. Czyli gdyby znalazł się człowiek z odpowiednim portfelem, czy miałby możliwość kupna wersji sportowej? Na tą chwilę nie. Na tą chwilę nie. Na tą chwilę nie. Pierwokup na razie musi nastąpić dla armii, a później w tej kolejności przejdziemy na rynek cywilny. Czyli już pewnie mam odpowiedź na kolejne pytanie. W sieci od jakiegoś czasu krążą plotki na temat wersji treningowej. Niewykluczone, że będziemy robili. Treningowa jeszcze zależy, co pan ma, że tak powiem, pod tym pojęciem. No nie mówimy o makiecie, mówimy o czymś, co już miało miejsce na polskim rynku odnośnie Beryla. Mówimy o ASG. Tak jest. O ASG w tej chwili cały czas są prowadzone rozmowy i prace i niewykluczone, że one powstaną w dosyć szybkim tempie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tempo powstawania karabinka Beryl ASG i możliwość dzisiejszych technologii i szerokiej współpracy takiej na świecie, śmiało mogę powiedzieć, że jeżeli będzie taka potrzeba rynku, jest to w stanie do zrobienia w przeciągu mniej więcej około kilku miesięcy. Cieszy mnie to niezmiernie. Teraz kolejne pytanie, które padłoby w związku właśnie z tą informacją. Czy byłby to ten sam producent? Tego nie wiem. Na chwilę obecną nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Niektórzy się ucieszą, niektórzy nie chyba z takiej odpowiedzi. No to może pokrótce. Co mamy na tej tablicy? Znaczy ogólnie rzecz biorąc na tej tablicy
tablicy mamy przedstawione, można powiedzieć, większość składników systemu MSBS-a. Czyli MSBS SOT. Mamy rozłożoną, przede wszystkim pokazaną pełną modularność konstrukcji, pełną konfigurowalność dla strzelców prawo-leworęcznych. Dlatego też pokazane są komory zamkowe, dwie tożsame, przy czym jedna ma odślepione okno wyrzutowe dla praworęcznych strzelców, drugie dla leworęcznych. Tożsame są te zamki. Tutaj mamy zamek z wyrzuceniem na prawą i lewą stronę, aczkolwiek są to zamki te same, ponieważ wyrzucanie łusek na prawą bądź lewą stronę regulujemy tylko poprzez przekręcenie samego zamka o 180 stopni i odślepienie okna, o którym wcześniej wspomniałem. Jeżeli chodzi o komory zamkowe, komory spustowe, przepraszam. Komory spustowe także są dla strzelców prawo-leworęcznych tak samo dostosowane. Wszystkie manipulatory są dostępne dla strzelców prawo-leworęcznych, tak. Przerwę panu, bo często padają pytania odnośnie chwyt Mak Polski. Z tego co wiem, już była informacja, że będą wytwarzane samodzielnie na zlecenie fabryki broni, tak? System chwytów jest elementem także modularnym, co prawda tutaj nieodłączanym. Wiadomym jest, że na rynku w tej chwili najbardziej popularną bronią są wszelkie możliwe klony karabinów AR-15, AR-16. Te chwyty są z nimi kompatybilne. To, że stosujemy chwyty Magpula, akurat prezentując tym, pokazuje także jakość tamtej firmy i możliwość po prostu ich stosowania. Natomiast będziemy mieli chwyty własne, ale poprzez stosowanie tego chwytu z systemu aerowskiego mamy możliwość dowolnego ich stosowania i wyboru co najmniej 200 bądź 300 wzorów dostępnych na rynku. To jest ważna rzecz. Zamykając argument wszystkim, czemu Magpul, po prostu chcę się pokazać, że da radę. Da radę, dokładnie tak. Dokładnie tak. Teraz tak, jeżeli chodzi o lufy, mamy lufy 10-calowe, lufy 16-calowe w różnych wariantach, lekkie, ciężkie, dostosowane do strzelania większą jednostką ognia, do strzelania precyzyjnego. Jeszcze mamy lufę tutaj akurat dla karabinka reprezentacyjnego, którą też w każdej chwili możemy zamontować do każdego MSBS-a i strzelać amunicją ślepą z pełnym bezpieczeństwem dla użytkowników. Magazynki. Magazynki mamy stosowane 30-nabojowe. Akurat my preferujemy magazynki, można powiedzieć, jednej z firm, której nie będę wymieniał, żeby nie robić kryptoreklamy, ale w każdym razie magazynki wykonane z pudełkiem metalowym, czyli bardzo mocnym, sztywnym, dającym pewność wprowadzania nabojów do komory nabojowej, z długim donośnikiem, który jest mocno stabilizowany, nie przekasza się, także to jest bardzo ważna funkcja. Jeżeli chodzi też o komorę zamkową, mamy tutaj komorę zamkową karabinka w układzie bullpupa. Jest to dokładnie ta sama komora zamkowa, tylko z założonymi specjalnymi nakładkami, które znacznie rekonfigurują broń. Komora spustowa układu bezkolbowego. Te same przyłącza, ale odmienna w konstrukcji, tak jak to widać. Moduł granatnika, czyli coś, co pozwala zwiększyć naszą siłę ognia w przypadku walki z celami wielokrotnymi, czyli tam mniej więcej 5 do 10 jednostek, jeżeli widzimy i mamy możliwość zmodyfikowania, że tak powiem, ich stanu i anihilacji, użytkujemy po prostu tego typu sprzęt. No i różne warianty łóż, w zależności mogą to być łoża długie, krótkie, z oszynowaniem pełnym, z oszynowaniem znacznie mniejszym, bądź kompaktowe łoża takie jak te, jeżeli chcemy znacznie zmniejszyć masę. Pytanie o łoża. Czy montaż jest kompatybilny z jakimkolwiek innym producentem? Nie. Jeżeli chodzi o łoża, są to nasz autorski system montażu i mamy go tylko i wyłącznie dla siebie. To samo jeżeli chodzi o system szyn mocowanych na łożu. To jest, można powiedzieć, też to rodzaj modularnego systemu, ale nie jest to popularny kilog, prawda, czy jakikolwiek inny. Każdy z bliska. Kolejnymi elementami systemu, no to tak jak widać, tutaj jest trzewik kolby, trzewik kolby do karabinka bezkolbowego. Na razie w jednym wariancie długościowym, ale też patrzymy pod względem takim, żeby można było dostosować broń dla strzelców o różnej budowie ciała, w związku z czym te trzewiki będą miały różną grubość w zależności od budowy anatomicznej strzelca. Kolba teleskopowa, kolba standardowa, która ma możliwość regulowania długości w trzech pozycjach, regulowania baki policzkowej w zakresie dwóch wysokości standardowych, czyli możemy ustawić w pozycji pośredniej, w pozycji także najwyższej i co ważne jest możliwość ustawienia kolby także w pozycji pośredniej. Ta pozycja jest bardzo dobra dla strzelców, których twarz jest nieco bardziej puchata, bo wtedy mamy podparcie na pełnej linii i ustawienie dokładnie jej w linii strzału. Ważną rzeczą jest to też, że kolba jest z kolbą składaną, także mamy możliwość jej złożenia na bok w przypadku, gdy jedziemy sobie jakimś transportem i potrzebujemy nieco więcej miejsca, bądź wykonujemy skoki spadochronowe.
No i ostatnią rzeczą, która jest tutaj bardzo istotna, to jest nóż bagnet. Nóż bagnet w dwóch wariantach. Ja może się skoncentruję bardziej na tym czarnym matowym. Ten na razie opowiem, to jest bagnet, też nóż bagnet, ale przeznaczony dla wersji reprezentacyjnej. Natomiast ten w wersji matowej służy do typowego smarowania pieczywa, ewentualnie wykonywania innych czynności, które są znane, że tak powiem, w jednostkach wojskowych, o których ja nie mam zielonego pojęcia. Natomiast bagnet ma tą zasadniczą rzecz, że przede wszystkim ma bardzo dobry i pewny chwyt. Możemy uchwycić, na pewno nie wyleci nam z ręki. Ma ostrze do cięcia wyjątkowo twardych materiałów. Dobre miejsce, dobry moment do dźgnięcia, także bardzo ładnie przechodzi przez różne materiały. Ma możliwość cięcia drutów kolczastych. No i ma modularną pochwę. Pochwa o tyle ciekawa, że składająca się z dwóch elementów, czyli przede wszystkim pochwy właściwej i pochwy pośredniej. Ten element pośredni, który tutaj widać, jest możliwy do przyłączenia do kamizelki z systemem MOLA. Jeżeli po prostu podłączymy tam bagnet z pochwą właściwą do niego i wyciągamy sam nóż, tylko on nam jest w tym momencie ręce potrzebny. Natomiast jeżeli chcemy przeciąć lód pod napięciem, następuje dodatkowe wypięcie opcji pośredniej, zdemontowanie samej pochwy i mamy wtedy pełną rękojeść. Także jest to rozwiązanie na wskroś ciekawe. Ważną rzeczą jest też to, że sam bagnet przechodzi przez całą rękojeść w pełnej odległości. W związku z czym mamy tutaj możliwość do zbijania szyb. Także to też jest ważna rzecz w akcjach ratunkowych, co czasami ma miejsce. Czy opcja bagnetu będzie możliwa do kupienia samodzielnie? Jak najbardziej tak. To ucieszy wszystkich partnerzy zapewne.